Witajcie, nazywam się Szymon i pokażę Wam dzisiaj proces tworzenia takiego materiału skóry z poduszkami. W zasadzie nie wiem, jak coś takiego się nazywa. Tak czy inaczej widzicie, o co chodzi. W programie Substance Designer 5. Jest to dosyć prosty materiał. Jak widzicie, drzewko nie jest szczególnie duże. Natomiast jest tutaj parę zawiłości, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Z tym, że nie będę robił tego materiału zupełnie od początku, będę się wzorował na tym drzewku, co już zrobiłem wcześniej, ponieważ na pewno dużo więcej czasu by mi zajęło po prostu odnajdywanie odpowiednich wartości. Dlatego jeżeli będę potrzebował jakichś specyficznych wartości, to po prostu będę je brał z tego wcześniejszego drzewka. Ogólnie film podzielę na trzy części, ponieważ prawdopodobnie zajmie to troszeczkę dłużej. Myślę, że po około pół godziny na część. I najpierw stworzę ten główny kształt dla materiału. Potem stworzę te, nie wiem czy, no są widoczne, te zmarszczki na tych poduszkach. I na końcu dopiero zrobię mapę roughness i kolor bazowy. No dobra, w takim razie zaczynam od zrobienia nowego grafu. Zostawiam na metallic roughness. Nazwę sobie remake. Ok. Nowy graf nie zawiera mapy wysokości, dlatego muszę ją zrobić sam. Tworzę nowy plik wyjściowy. Nazwę go sobie height. I dodam mu użyteczność mapy wysokości. Z tym, że on nie będzie jeszcze renderowany. To znaczy, ta mapa wysokości nie będzie jeszcze renderowana. Żeby była renderowana, musimy pokazać ją w widoku 3D, czyli klikamy prawym i wybieramy mapę wysokości. Oczywiście dalej jej nie widać, ponieważ nie ma żadnej tekstury. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Dodam sobie kolor do mapy roughness, żeby lepiej było widać wszystkie kształty. Po prostu to mi ułatwi pracę. Tutaj mogę sobie zmienić na skalę szarości, ponieważ mapa roughness jest właśnie w skali szarości. No i myślę, że tak będzie dobrze. Ok. Może jeszcze zmienię sobie tylko model na plane, ponieważ na plane wszystkie wypukłości nie będą po prostu zakrzywione w żaden sposób i będą wyglądały naturalnie. Chyba tyle. Możemy zacząć już tworzenie tego bazowego kształtu. No i zacznę od stworzenia kształtu piramidy. Tutaj, tak. I obrócę ją sobie o 45 stopni. Trochę jest za duża i pojawiają się na krawędziach takie dziwne rzeczy, więc zmniejszę sobie trochę skalę. Tak. I mogę już jej użyć w zasadzie jako plik wyjściowy, jako obraz wyjściowy. Z tym, że jak widzimy, nie ma jeszcze żadnych informacji normalnych, ponieważ w skali szarości mamy tą teksturę po prostu dla normalnych skali szarości, a musimy mieć w tych barwach normalnych. Mamy od tego funkcję normal, która zamienia nam mapę wysokości na mapę normalnych. Dalej praktycznie nic nie widać, ponieważ mamy, jeżeli wyłączę sobie kanał alfy, to widzimy, że właściwie nie widzimy, że
praktycznie nie widać tej mapy normalnych, żadnych informacji tam nie widać, dlatego sobie zwiększę intensywność tej mapy na powiedzmy 7. Tak, i już jest dużo lepiej. Ok, i teraz chciałbym bardziej zdefiniować ten kształt, ponieważ nie chcę mieć piramidy, chcę mieć taką, no po prostu poduszkę. Gładką poduszkę, właśnie kwadratową, ale nie z taką, tak ostro zakończoną. Dlatego najpierw bardziej uwydatnię ten kształt, który tutaj mam, za pomocą poziomów. Wezmę sobie wartości też z tego grafu gotowego, żeby to wyglądało tak jak trzeba. Może jeszcze wyłączę sobie tylko wszystkie te pliki wyjściowe tutaj, żeby jak będę przełączał na ten graf, żeby to nie zajmowało zbyt dużo czasu ładowanie się tego materiału. I tutaj, no to na oko mogę w zasadzie już dodać. Chodzi głównie o to, żeby usunąć te przejścia tutaj między poszczególnymi piramidami. Że tak będzie dobrze. Ok. Teraz chciałbym wygładzić te krawędzie tego kwadratu w taki sposób, żeby nie zniszczyć za bardzo tego kształtu, który tutaj mam. Jeżeli użyję teraz funkcji Blur, to po prostu te krawędzie tutaj na końcach, na rogach bardzo mocno mi się zmiękczą i przez to stracę bardzo dużo rozdzielczości, dlatego chcę, żeby tylko tak mniej więcej w środku tylko ten blur zadziałał, dlatego używam non-unique blur, non-uniform blur. Jak w skali szarości, ponieważ dalej pracuję w skali szarości, więc po prostu w skali szarości będzie zużywał mniej pamięci. I znowu wezmę sobie wartość dla tego blera. Aha, jak to działa? Podaję po prostu maskę dla tego blera, na jakiej on ma pracować. W tym momencie maską dla tego blera jest właśnie ten blur. Wezmę sobie wartości dla tego blera z tego grafu. Tutaj mam 6,43, a tutaj 26, ostrza na maksa i 10 sampi. O, 10 sampi, 26, 10, 9 i 6,5. Dobrze, czyli tutaj mam 6,5. No, więcej. Tutaj 26. I tutaj na maksa. I tutaj 10. Ok. Jak widzicie, trochę mi zmiękczyło już te krawędzie, ale nadal jeszcze nie jest tak, jakbym chciał. O, włączyła mi się no paraffness. Zaraz to naprawię. Ok. No i aha, bo nie dałem tego jako plik wyjściowy. O, i teraz wygląda już dużo lepiej. Tak, teraz chciałbym jeszcze troszeczkę to zmiękczyć i użyję do tego High Quality Blera.
używam High Quality Blera, dlatego że no po prostu jako pik, ten, jako ten główny kształt chciałbym, żeby wyglądał jak najlepiej. I co prawda ten Blur dużo więcej zajmuje pamięci, ale jest też dużo lepszy. I tutaj no, też wezmę wartość stąd. 1,4. Ok. No więc ten główny kształt już mam gotowy tej poduszki. Teraz chciałbym zrobić to. Rozłożyć po prostu ten kształt na danej przestrzeni, na tekturze, tak żeby nie było żadnych szwów. Użyję do tego tile generatora. I mam tutaj dwa rodzaje, dla koloru i dla skali szarości. Biorę tego dla skali szarości. Aha, mogę w zasadzie już sobie ten główny kształt wrzucić w ramkę. I nazwę sobie main shape. Ok. Teraz chcę użyć tego kształtu jako te właśnie kafelki, dlatego zmieniam ten pattern z cegieł na image input, pik wejściowy, no i może zmniejszę sobie ilość do 4. Ok. Jak widzicie, mam tutaj te poduszki już w odpowiednich miejscach, ale co drugie miejsce jest, no, na skosie, co drugie miejsce jest puste. Chcę to uzupełnić i w tym celu zrobię jeszcze jedną taką funkcję. Zduplikuję ją po prostu i przeniosę te poduszki. Tak żeby były równo na krawędziach te kanty. Chyba jest już ok. No tak. I użyję, zblenduję to ze sobą na multiply. Nie, na Lighten. Tak, i dam to jako pik wyjściowy. Ok. Troszeczkę za małe mam te poduszki. Dlatego zwiększę sobie ich skalę. Tak, żeby się ledwo dotykały. Myślę, że tak będzie dobrze. Tutaj to samo. Ok. Przesunięcie jest chyba trochę za małe. Dlatego tam jest. Tutaj mam przesunięcie. Dam sobie 125 tysięcznych i tutaj też. Tak, i teraz to jest w porządku. Ok. Także tworzenie tych kafelek już w zasadzie jest skończone. Też sobie dodam ramkę na to. Ok. Coś nie tak chyba napisałem. O, teraz. Następną rzeczą, jaką zrobię, będzie
będzie kształt, właściwie nie kształt, tylko pattern skóry. Może jeszcze, aha, zapomniałem o jednej rzeczy. Bardzo zbyt wypukłe są te poduszki, dlatego trochę przyciemnię tą mapę wysokości dla nich, żeby po prostu były troszeczkę mniejsze. Dodam sobie poziomy. I przyciemnię. Delikatnie. O, może nie tak delikatnie. Tak powinno być dobrze. Ok. Teraz tak, chciałbym zrobić ten pattern skóry. No po prostu, żeby było widać, że to jest, te poduszki są te skóry, nie jakiegoś innego materiału. I w tym celu wykorzystam szum Cells 3. W tym wypadku jest ten szum bardzo, bardzo duży. W zasadzie te komórki są bardzo duże, dlatego zwiększę dystans maksymalnie. 128. I są w zasadzie dalej dosyć spore, dlatego to zduplikuję. Zmienię troszeczkę ten szum i zblenduję ze sobą na opcji Multiply, tak żeby po prostu uzyskać większą wariację tych komórek. Od razu sobie zblenduję to z moim głównym kształtem. Żebym widział, co się dzieje. Tutaj tak samo na Multiply. No, jak widzimy, zaczynamy już uzyskiwać ten efekt, który chcemy. Jest co prawda bardzo, bardzo mocny, ale to zaraz też naprawimy. Może można troszeczkę te krawędzie jeszcze wygładzić, bo są bardzo ostre, więc dodam zwykły blur. Bardzo delikatnie. Na jeden to jest chyba za mocno. No, powiedzmy tak. A może troszeczkę jeszcze. Powiedzmy 0,8. No tak chyba będzie. Ok. Oczywiście dalej są za duże te komórki, dlatego zastosuję taką funkcję Make it Tile. Make it tile dla gradientu. Precyzję na 1 i oktawę, to jest troszeczkę za mocno, na 2. Tak, myślę, że teraz jest już ok. Zmniejszę tylko tutaj opacity, żeby nie było to aż tak wyraźne. Na 15, może nawet mniej. No, myślę, że tak będzie w porządku. I teraz tak, skóra ma jeszcze takie bardzo delikatne nierówności, dlatego, żeby to oddać, użyję szumu White Noise.
i zblenduję to z tym gotowym, ale nie z tym gotowym, albo tak, z tym gotowym już z tym gotowym patternem. Bardzo delikatnie jako multiply. To jest może troszeczkę zbyt ostre, dlatego dam jeszcze blur. Też bardzo, bardzo delikatnie. Nie, tutaj chyba będzie lepszy High Quality Blur, bo to za bardzo rozmazuje. Zaczyna się pojawiać. No myślę, że tak będzie dobrze. Może troszeczkę za mocno. Ok. Tak i w zasadzie wydaje mi się, że to tyle ze skóry. Tak, tutaj z tego co widzę dodałem blur high quality, ale w kolorze, a nie w gradiencie, dlatego musiałem dać wcześniej mapę gradientu i po prostu to zabierało więcej pamięci. Dlatego od razu trzeba dawać wszystko w tej skali szarości, jeżeli robimy oczywiście wszystko w skali szarości. No i tutaj ten wynik wygląda tak. To wygląda tak, te wypukłości. No i myślę, że wynik jest taki jak chciałem. Teraz zajmiemy się szwami. To sobie rzucę teraz jeszcze do ramki. Ok, i teraz chcę, żeby szwy biegły właśnie w tych, na tych krawędziach pomiędzy poduszkami. I do stworzenia szwów wykorzystam generator szwów. To jest Fibers 2. To mi tworzy taki po prostu zwykły sznurek, właściwie dużą ilość tych sznurków. Teraz tak, chcę, żeby te właśnie sznurki szły dokładnie pomiędzy tymi poduszkami. To dosyć trudno uzyskać i bardzo trudno trafić tak, żeby idealnie te sznurki szły pomiędzy. Dlatego wykorzystam wartości, które mam już tam gotowe w tym wcześniejszym grafie. Pokażę Wam tylko, jak to robiłem. No więc tak, na razie zaczynam od tego generatora. Tutaj tiling zwiększam. W zasadzie nie pamiętam też ile razy. Muszę zobaczyć sobie tutaj. Jest to? Nie. Tak, tutaj mam 58 razy, więc tutaj też tak zrobię. Ok. No i teraz używam transformacji 2D, żeby obrócić o 45 stopni. W zasadzie potrzebuję dwóch transformacji.
ponieważ będę potrzebował szwów i w tą stronę, i w tą stronę, dlatego, dlatego będę tworzył w dwie różne strony te nici. Więc tutaj sobie dam minus 45 stopni. Tak, i teraz są dla siebie przeciwne strony. Teraz chciałbym usunąć wszystkie te nici, które są niepotrzebne, czyli wszystkie te, które się znajdują na poduszkach. Żeby to zrobić, używam funkcji stripes, która tworzy po prostu takie linie kośne. Tutaj też nie będę wstrzeliwał się w te wartości, wezmę sobie je po prostu stąd. Znowu mi na parafin zniknęła. No właśnie. Tak, tutaj mam 50, 97. Po prostu sobie to skopiuję. Tutaj macie wartości. Tutaj jest całkiem sporo tego. Tak, usunę sobie to i wkleję. Ok. A, w zasadzie to jest nie to, co chciałem użyć. To będzie potrzebne potem, więc na razie sobie to tutaj zostawię. Ja potrzebuję o te. No, jak widzicie, to ma też takie wartości i to sobie też skopiuję. Teraz tak, chcę usunąć wszystko to, co jest na tych poduszkach, więc zrobię sobie paski też w drugą stronę. Użyję transformacji 2D i kąt będzie 90 stopni. Splenduję ze sobą. Na multiply. Tak. I mogę teraz tego użyć jako maski dla tych dwóch sznurków. Z tym, że zobaczę, jak to tutaj zrobiłem dokładnie. Okej, już wiem. Teraz tak. To mi na razie nie jest potrzebne. Użyję tych dwóch plików. Może zostawić tak. Użyję tych dwóch plików jako masek dla pojedynczych tych obrazów ze sznurkami. I zrobię to tak. Zblenduję sobie ten obraz na masę tego. No i powinno mi wyjść tak, same sznurki. I tak samo zrobię tutaj. Zblenduję te sznurki na masę z tego. Z tym, że jak widzicie, coś tu jest nie tak, ponieważ pojawiają nam się takie dwa sznurki zamiast jednego, dlatego że akurat wychodzi tak, że ta nasza maska trafia dokładnie między dwa sznurki, więc po prostu tu mamy to przejście między dwoma sznurkami. Żeby to zrobić, przesuniemy sobie po prostu te sznurki troszeczkę w bok. Też nie pamiętam, ile to przesuwałem. Zaraz zobaczymy. To jest 800. W greku.
OK. No i jak widzicie, teraz mam już sznurki idealnie wtrafione w maskę. To będzie mi potrzebne potem. Teraz sobie wezmę... teraz chcę zblendować te dwie maski, te dwa obrazy ze sobą, tak żeby te sznurki nachodziły na siebie w taki sposób, że jeden sznurek nachodzi na drugi, a nie mieszały się ze sobą, więc będę potrzebował również maski. I zrobię to w bardzo prosty sposób. Dodam te dwa obrazy na pierwszy plan i drugi i użyję jednej z tych dwóch masek do zblendowania. Jak widzicie, teraz jeden sznurek mi nachodzi na drugi. No i jest dokładnie tak, jak chciałem. Więc mam już te sznurki gotowe. Co teraz? Teraz potrzebuję zrobić te takie wcięcia, które będą mówiły nam o tym, że sznurek wchodzi pod materiał i wychodzi z materiału. Czyli po prostu potrzebuję te takie maskę, która po prostu obetnie mi ten sznurek na dużo krótkich części. I właśnie w tym mi posłuży ta funkcja tutaj, ten obraz. On jest zrobiony z tego samego, z tej samej funkcji Stripes, z takimi danymi, jak tutaj widzicie. I znowu muszę go zduplikować, w zasadzie nie zduplikować, tylko przetransformować, właściwie obrócić po prostu o 90 stopni i zblendować ze sobą na Multiply. To mi stworzy taką maskę, jak tutaj widzicie, i dokładnie przetnie mi ten sznurek na takie kawałki tej wielkości, zachowując te takie delikatne zejścia w dół, ciemniejsze. Więc zblenduję sobie teraz te dwie maski, te dwa obrazy. I tutaj dam Darken albo Multiply. Mam Multiply, może być. Tak, i jak widzicie, już mam też gotowe. Teraz już mogę sobie to dodać do mojego całego materiału. Kolejny blend. I dajmy tutaj sobie Lighten. No i jako plik wyjściowy. Znowu mi znikło Paraffiness. OK. No i jak widzicie, coś tu jest nie tak, bo te nasze szwy wyglądają jak gwoździe powbijane. Ponieważ po prostu tutaj, na tej mapie wysokości, one są białe. No przez to, że są białe, informacja jest o tym, że są bardzo wysokie. No a my chcemy, żeby były bardzo delikatnie wypukłe, więc po prostu zmniejszymy jasność tego poprzez dodanie poziomów. No i poziom to będzie tutaj. Tutaj. A nam to tutaj. Żeby było wiadomo, od czego to idzie. No i teraz tak, zmniejszam sobie jasność. Może jeszcze troszeczkę. OK. Jak widzicie, trochę nam tego uciekło, więc tutaj jeszcze kontrastem troszeczkę zmniejszy kontrast. Tak, myślę, że teraz jest już w porządku.
Zobaczmy jeszcze, coś mi tutaj zostało. Tak, tutaj mam jeszcze kilka części, ale myślę, że to już zrobię. Tą część już zrobię w następnym filmie, ponieważ ta część już jakby dochodzi do detali naszego modelu, naszego materiału. A o tym będę opowiadał w następnym filmie. Jeszcze może tylko dodam sobie tutaj ramkę. Nazwę to Sims. Ok. W takim razie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. I zapraszam też na następny, który myślę niedługo nakręcę. No i w takim razie do zobaczenia. Cześć.